Witam serdecznie w kolejnym odcinku, który tym razem zacznę od małego ogłoszenia parafialnego. Tak więc ostatnio napisał do mnie widz Damian z prośbą udostępnienia zdjęcia z taką obudową. Damian również interesuje się retrosprzętem komputerowym i składaniem kompów, a jednym z jego projektów jest złożenie komputera, który pamięta z dzieciństwa. Jednakże do ukończenia brakuje mu obudowy widocznej na zdjęciu. Pomimo wielu starań odszukania tej budy na różnych portalach sprzedażowych, Damianowi niestety nie udało się znaleźć dokładnie takiej samej. Dlatego też jeśli ktoś z oglądających mój kanał widzów miałby na zbyciu taką obudowę, to niech da znać w komentarzu pod filmem. Jej nazwa to iBox 103 Cobra. Ja tymczasem powracam do kontynuacji budowy retrokompa do starszych gier dla widza Wojtka. Jak już wiecie, z poprzedniego odcinka udało mi się uruchomić płytkę Abita, która była umieszczona w jednym z 6 kompów nadesłanych przez Wojtka. Długo by jednak opowiadać, jakie później zaciekłe boje z nią toczyłem, aby po podłączeniu dysku Windows stabilnie działał. Temperatura procka w stanie spoczynku potrafiła dochodzić nawet do 61 stopni, natomiast wentylatorek na chłodzeniu wył niemiłosiernie, osiągając maksymalne obroty, schładzając procek jedynie do 50 kilku stopni. O graniu oczywiście nie było mowy przy takich temperaturach, ponieważ po paru chwilach od odpalenia gry komputer się wyłączał. Aby schłodzić procek, próbowałem już praktycznie wszystkiego od zmiany pasty poprzez zmianę chłodzenia, zmianę procka na inny, a na aktualizacji BIOS-u kończąc. Jednakże sytuacja się powtarzała za każdym razem, nawet na chłodzeniu z miedzianym radiatorem. Zastanawiające było również to, że podczas tak wysokich temperatur wskazywanych przez komputer, radiator był ledwo ciepły, a dokładnie przylegał do powierzchni procesora. Do płytki Abita jeszcze wrócimy, tymczasem postanowiłem zakupić drugą płytę Gigabyte o podobnych parametrach. Tak samo jak w przypadku Abita obsługuje ona procki na podstawce 478 oraz technologię HT z magistralą do 800 MHz. Na obydwu płytkach można również umieścić do 4 GB RAM-u z taktowaniem 400 MHz. Rozmiarowo płytka Abita jest minimalnie szersza. Ponadto posiada ona dwa dodatkowe piny na porty USB, których płyta Gigabyte'a już niestety nie ma. Nie ma tu również dodatkowego wentylatorka chłodzenia na mniejszym radiatorze. Poza tymi szczegółami reszta złącz jest taka sama, czyli 5 złączy PCI, 1 AGP po 2 IDE oraz SATA. Po zainstalowaniu nowej płytki sprzęcior jest gotowy do odpalenia. Płyta Gigabyte'a uruchomiona, jednakże dla pewności sprawdzę jeszcze pamięć RAM z botowalnej płytki Memtesta. Najlepiej każdą z kości pojedynczo. Memtest nie wykrył żadnych problemów, dlatego też mogę już spokojnie odpalać sprzęt. W slotach RAM-u znajdują się dwie kości po 1 GB i dwie po 512 MB w trybie Dual Channel. Zobaczmy zatem, jak teraz w BIOSie przedstawiają się temperatury na procku. Po dłuższym czasie od odpalenia jest to 42 stopnie w stanie spoczynku. Czyli już prawie o 10 stopni mniej niż było to w przypadku Abita, na tym samym chłodzeniu i paście termoprzewodzącej. Karta graficzna, która docelowo wyląduje na złączu AGP, to Radeon 9600 TX od Mediona. Karciocha, która miała swoją premierę w 2003 roku, posiada na pokładzie 128 MB pamięci DDR, 128-bitową szynę, natomiast częstotliwości to 297 MHz dla GPU i 270 MHz dla pamięci. Na jednym ze złączy PCI umieszczę kartę dźwiękową Sound Blastera.
Karciocha jest bardzo podobna do tej, którą otrzymałem od archeologa śmietnikowego, jednakże jest to inny model, a dokładnie to SB0220. Co ciekawe, działające sterowniki do karty pod XP udało mi się dopiero znaleźć na archiwalnych stronach powiatu goleniowskiego. Kartę warto umieścić na jednym z dolnych złączy PCI, aby nie ograniczała dostępu powietrza do wentylatorka karty graficznej. Dodatkowo zamontowałem również sieciówkę, aby zasłonić brakującą zaślepkę śledzia. Jeden z dysków WD o pojemności 500 GB, które przysłał mi Wojtek, również będzie znajdował się na pokładzie. Tradycyjnie zainstalowałem tutaj XP, czyli najlepszy system pod tą konfigurację. Procesor Pentium 4, który napędza kompa, posiada dwa wątki i wykonany jest w technologii 90 nanometrów. Jak widać, przydałoby się również zrobić aktualizację BIOS-u do najnowszej wersji F6. 3 GB RAM-u, czyli tyle, ile rozpoznaje Windows XP w wersji 32 bit bez kombinowania, myślę, że w zupełności tutaj wystarczy. Jedyne, co mnie zastanawia, to komunikat CPU-Z o trybie single channel, sprzeczny z komunikatem POST o działaniu w trybie dual channel. Po zainstalowaniu sterowników do karty warto również sobie sprawdzić parametry w GPU-Z. W zestawieniu z kartami z serii 9600 TX jest trochę słabsza od kart XT oraz Pro. Nie ma w tym przypadku również wersji 256 MB. Na dysku natomiast jest mnóstwo miejsca na gry, dlatego też ze starszych tytułów można zainstalować tu niezłą bibliotekę. Na dzisiaj do testów przygotowałem 4 z klasyków, które można było ogrywać na podobnych sprzętach. Pierwszym z nich jest NFS Underground. Ustawienia grafiki wysokie w rozdzielczości 1024x768. Za pomocą Frapsa zobaczę, ile uda się wyciągnąć klatek w tym tytule. Grafika całkiem dobra, z wyraźnymi teksturami oraz odblaskami na karoseriach samochodów, jak i również na drodze. Przy większej ilości samochodów, z którymi się ścigamy, wynik to około 40 fps. Natomiast w samotnej ucieczce to 50-60 klatek. Teraz pora na stare, ale jare Vice City. Rozdzielczość troszkę zwiększyłem do maksymalnych rozmiarów, jakie obsługuje mój monitor testowy. Odległość rysowania natomiast ustawiłem troszkę za połową suwaka. Gra nie jest aż tak bardzo wymagająca i można nawet niezłe wyniki osiągnąć na słabszych kartach. W przypadku 9600 TX jest to od 50 do ponad 100 fpsów, ale myślę, że średni wynik utrzymuje się w okolicach 100 klatek. Klasyk, w który bardzo miło pograć w full detalach, tworzących jeszcze lepszy klimat, czyli Return to Castle Wolfenstein. Tutaj karciocha wyciąga stabilne 91 klatek bez jakichś zauważalnych spadków.
Cofniemy się tymczasem troszkę w czasie do Ameryki lat 30. Pierwsze wydanie Mafii z 2002 roku. W menu konfiguracji ustawiłem opcję na autowykrywaniu, czyli rozdzielczość 1280x1024 w True Color. W tych ustawieniach gra to czysta przyjemność i podobnie jak w NFS można nacieszyć oko ostrym obrazem i wyrazistymi teksturami, szczególnie jeśli chodzi o zabudowania miasta Lost Haven. Wynik klatkowy waha się w tym przypadku od 40 do 50 fpsów. Także zestaw jest już złożony, kompletny i wszystko śmiga bez problemu. W międzyczasie doszła do mnie płytka od Martosa, również z soketem 478, która z pewnością przyda się do innego projektu. W dalszej części odcinka pozwolę sobie jeszcze powrócić do tej nieszczęsnej płytki Abita, ponieważ ciągle mnie trapił problem przegrzewania się procka, a zazwyczaj w przypadku kompów nigdy nie odpuszczam, dopóki sprzęt nie będzie działał prawidłowo. Dlatego pozostała ostatnia nadzieja, czyli instalacja chłodzenia typowego dla Celeronów. Rozmiar radiatora w tym przypadku jest większy niż typowe stosowane w Pentiumach. Przy montażu zatrzask również o wiele mocniej dociska całość do procka. Płytkę umieszczę tym razem w czarnej obudowie Modecon Twins, którą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Całość będzie zasilana tym razem filem trójką o mocy 350 W. Przed montażem oczywiście obowiązkowo czyszczenie i pomiar napięć. Ponieważ obudowa jest troszkę większa od poprzedniczki, montaż całości poszedł dosyć szybko, natomiast na złączu AGP wylądował skromny GeForce 4 440MX. Po ponownym odpaleniu kompa pełen sukces, temperatura tym razem spadła o całe 11 stopni, czyli wynika z tego, że prawdopodobnie chłodzenia Pentiuma były za lekko dociśnięte do procka. Chociaż łopatki zatrzasku stawiały lekki opór przy montażu tamtych chłodzeń, ale widocznie za lekki, aby zapewnić odpowiedni styk procka z radiatorem. Drugi z kompów ma już troszkę słabszą konfigurację, ponieważ Pentium 4 o taktowaniu 2,8 GHz z mniejszą magistralą 533 MHz oraz o połowę mniejszą pamięć podręczną poziomu drugiego. Ponadto rdzeń procka w tym przypadku posiada tylko jeden wątek. BIOS wcześniej zaktualizowałem na tej płytce do najnowszej wersji. Na stronach producenta na próżno szukać jakiegokolwiek wsparcia pod tą wersję Abita, jednakże w takich przypadkach często posiłkuje się zasobami sprawdzonej stronki The Retro Web, gdzie oprócz BIOS-u można też pobrać sterowniki do starszych, a nawet archaicznych płyt głównych. Jeśli chodzi o GeForce'a, MX440 GPU-Z w wersji 2.54 nie pokazał tu za dużo szczegółów dotyczących tej karty. Na razie mamy podstawowe informacje, czyli AGP w wersji 4 z szyną 128 bit oraz obsługą DirectX w wersji 7.0. Pamięć karty to 64 MB DDR. Dodatkowe informacje na temat przepustowości i taktowania pamięci oraz GPU można znaleźć na stronach TechPowerUp. W tej jednostce wylądował o połowę mniejszy dysk Samsunga 250 GB. Pomimo mniejszej pojemności myślę, że też sporo gier będzie można na nim zmieścić. Wielkość RAMu jest taka sama co w poprzednim kompie, czyli 3 GB z taktowaniem 400 MHz. Pora teraz na przetestowanie karciochy od NVIDII.
przypadku mafii na autowykrywaniu program ustawił rozdzielczość 1024x768 ze skompresowanymi teksturami. A tak to już się przedstawia w ustawieniach z menu gry. Wynik FPS-ów od 30 do 40 klatek. Jednakże obraz już troszkę stracił na ostrości, a tekstury wydają się bardziej rozmazane. Z serii GTA może tym razem niech będzie trójeczka. W rozdzielczości 1024x768 i odległością rysowania ustawioną na maksa. Na tych ustawieniach, podobnie jak w przypadku mafii, wynik to od 30 do 40 klatek. W przypadku Undergrounda musiałem już zjechać o jeden poziom do dołu z ustawieniami grafiki, ale w tej samej rozdzielczości, w której testowałem TX-a. Co prawda karoserie już tak nie błyszczą jak wcześniej, ale karciocha wyciąga stabilne 30 klatek. No i na koniec Gothic 2 w rozdzielczości 1024x768 w wysokich detalach. Po prawie 20 latach niegrania w ten tytuł postacie wydają się jak wyciosane z kołków, jednakże w tamtych czasach nie sprawiało to żadnego problemu. Wynik FPS-ów od 40 do 60 klatek, utrzymujący się bardziej na poziomie 50. Dwa kompy złożone i przetestowane już niedługo trafią do Wojtka i mam nadzieję, że jeszcze długo posłużą, dawając sporo radochy z grania jak za starych dobrych lat. Jak poinformował mnie Wojtek, ma już przygotowany monitor CRT oraz własny retrokącik na sprzęt, co w połączeniu ze złożonym dzisiaj kompem w obudowie Fine stworzy prawdziwą kapsułę czasu. A ja dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i tradycyjnie zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!